Witajcie kochani. Dzisiaj szybki filmik, co na co dzień kupuję, coraz na kilka dni i już Wam pokazuję. Osiedlowy sklepik oczywiście. Pieniążki. Tak, ogóreczek. Coś słodkiego. Trzy papryczki. Dwie żółte, jedna czerwona. Bo dzisiaj sobie wymyśliłam, że w kuchni będzie węgier. Gulasz z kurczakiem. Kurczak się rozmraża. Zaraz wszystko zrobimy i będzie fajny obiadek. A pokazywałam Wam w jednym z filmików, jak robię schabowe. Młotek się popsuł i musiałam dzisiaj nabyć nowy. Kawa. Kawę w moim domu pija tylko mąż, rano jak wjeżdża do pracy. Ja nie pijam, ewentualnie jak mam naprawdę ochotę kawopodobny napój spożyć, to albo jest to cappuccino, albo rozpuszczalna jakaś jeszcze dodatkowo z mlekiem. Gumy Orbit, wiecie, że ja uwielbiam gumy Orbit. Włoszczyzna jedna. Chlebek. Przeważnie kupuję bułki, ale dzisiaj akurat nie było, a troszkę mi się spieszy. Jeszcze jedna włoszczyzna, bo jutro albo pojutrze córka sobie zażyczyła zupkę pomidorową. I prawie kilogram jabłuszek na podwieczorek, jak znalazłam. Jak takie hole Wam się podobają, szybkie, dajcie łapkę w górę. A ja się z Wami żegnam i życzę miłego dnia i smacznego. Tak jak już Wam mówiłam, dzisiaj gulasz z kurczakiem na obiad. Fix Knorr czeka. Teraz mięsko przygotujemy do obsmażenia. Ja zawsze mówię, że smażę, ale mięska na patelni ja nigdy nie smażę, to znaczy nie smażę na tłuszczu. O, dzień dobry piesku. Gdzie nosek pieska? Zaraz dostaniesz kawałek, ale na razie przesuń się. Nie smażę na żadnym smalcu, że na żadnym oleju, na żadnym tłuszczu, tylko dawno temu, nie wiem gdzie wyczytałam, czy w jakimś przepisie, czy ktoś mówił, jak najlepiej jest dusić mięso na patelni. Czyli jak pokroimy mięsko, przygotujemy do położenia na patelni. Na patelnię wlewamy pół szklanki zwykłej wody. Może być przegotowana, może być kranówka. Może być kranówka, dlatego że ona i tak zaraz będzie wrzątkiem, więc nic nam się nie stanie. Pół szklanki wody, do tego troszeczkę soli, tak żeby tylko naprawdę był smak, nie tam łyżkami, ani aby słone było bardzo. Za to więcej pieprzu, jak ktoś nie lubi pieprzu, może być papryka, jak ktoś bardziej woli na pikantnie. Więc tak podgrzewam, aż wrze, do tego na patelnię wtedy wrzucam do tej wody mięsko. I czekam chwilkę, aż się zrobi takie bardzo białutkie. Skręcam gaz. I ja wiem, jaki czas, 10-15 minut, zależy od mięsa, aby było mięciutkie, jest zdrowe, miękkie, jest niby usmażone, a ugotowane, na parze prawie, także naprawdę jest zdrowe. I tak robię każde mięso, smażę tylko i wyłącznie na tłuszczu jajka sadzone i jajka sadzone i schabowe. Się dziwicie, że ja odkroję Wam ten tłuszcz. Tylko dlatego, że po prostu moi bliscy nie lubią, jak się usmaży ten tłuszcz i potem on tak dziwnie smakuje. A tu jest taki jeden chętny czworonożny, który już przybiegł i żeruje.
robi maślane pieskie oczka. No i zaraz dostanie takie ochłapki. Ja się z Wami na razie żegnam, bo tu nie ma zbyt ciekawych rzeczy, rojenie mięsa. Potem pokażę Wam, jak przygotowuję sosik. O, jak przygotowuję to do obsmażenia mięska. Zaraz mi bateria padnie, ale chcę Wam pokazać, jakie zasady są przygotowywania. To jest mniej więcej pół szklanki wody. Stawiam na kuchnię, kuchnia indukcyjna. Podgrzewam na boosterze do 9, maksymalnie na 9. Zaraz zacznie wrzeć, dodam soli i pieprzu. Już jestem. Najpierw pieprz. I naprawdę troszeczkę soli, moja maleńka łyżeczka. To jest tylko tak, o, nie wiem czy zobaczyliście, bo pewnie ręką zasłoniłam. Ale macie fajny widok. Samą kuchnię do obserwowania. Tu już jest przygotowane mięsko, tu jest mięsko dla psa. Łyżka drewniana, nie używam metalowych ani innych przyrządów, ponieważ, o, bateria mi pada, ponieważ się rysuje patelnia. Czekam, aż zacznie wrzeć. O. Zaczyna wrzeć. Leciutko tylko zamieszam, żeby się wyrównało. Przepraszam, sól z pieprzem. Wsypuję delikatnie mięsko. Rozprowadzam równomiernie. Chwilkę poczekam, aż bardziej zacznie wrzeć i pyrkolić. Wtedy zmniejszam częstotliwość prądu na kuchni na 4 i czekam chwilkę, no nie taką chwilkę, bo 10-15-20 minut, zależy w jakim czasie mi się po prostu uprażę to mięsko i dalej później Wam pokażę, co dalej się robi. Woda, przepraszam, woda mi wrze, wsypuję proszek do tej wrzącej wody i mieszam przez chwilkę, zmniejszając prąd z 9 od razu na 4. Tylko mieszam tak, aby się proszek rozpuścił, żeby nie było grudek. W tle oczywiście mięsko się pyrkoli. I to już zostawiam, wyłączam garnek z fiksem, z bazą do całego gulaszu. Wyłączony. Przemieszam mięsko. Ok. Papryczka pokrojona. Papryczkę wrzucam do bazy sosowej. I zanim się nie podgrzewam, tylko ona tak troszkę się sparzy w tym sosiku, czekam cały czas, aż się mięsko dogotuje, dosmaży, dodusi. No, jeszcze z 15 minut. Także na razie Was żegnam. Już jestem. Garneczek prawie ostygł, ale już się mięsko prawie dogotowało. Już minęło pół godziny. U Was chwilka. Także troszeczkę posolę, bo posmakowałam jak na gulasz. To jest bardzo mdłe. Więc troszeczkę soli. Nie za dużo. Troszeczkę soli. I troszeczkę pieprzu. Wszystko troszeczkę zamieszam, troszeczkę, dużo tego troszeczkę. I teraz zamieniam garnek na ten większy palnik, a tu wlewam razem z tą wodą i mięsko do garneczka i z małego czwóreczki robię na bastera i na 9. Na chwilkę niech się mocno pogotuje. Sól i pieprz jeszcze zobaczymy, posmakuje, czy będzie już dobre. Poczekam, aż booster energia dodatkowa zacznie działać i bulgotać. Wtedy zmniejszę, 15 minut i obiad gotowy. Przygotujemy jeszcze kaszę i ryż, bo ja jem z kaszą, a córka moja z ryżem. Także na razie się z Wami żegnam.
Kochani, obiadek przygotowany. W dużym garneczku już jest gulasz, jak widać. Dużo miąska, papryczka. A w dwóch małych garneczkach, w jednej jest kasza gryczana, w drugiej jest biały ryż. Dla córki, dla mnie, dla męża oddzielny obiad już zaczyna się gotować. U nas każdy je co innego, według uzdania. Na dzisiaj to wszystko. Tak wygląda mój kolejny obiad. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Jak nie, to też dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. I do następnego przepisu na obiad. Pa, pa.